Słuchajcie, zapraszamy w tamtą stronę na trawie. Gdzie? Bardzo prosimy. Tak. Przemieszczamy tam, tak? Andrzeju! Bardzo prosimy na demonstrację przed scenę. Bardzo prosimy przed scenę. Jeśli tak, to prosimy to nas, Andrzej. Cześć, Ania, Cześć. Proszę Państwa, poprosimy kilka osób. Tutaj przed sceną leżą banery w językach obcych i może po dwie osoby, żeby chwyciły i ustawiły się napisem w stronę ulicy, tak, żeby były widoczne napisy. Witam serdecznie. Żeby były widoczne te napisy przez tutejszych obywateli. Nie przyjechaliśmy upominać się u urzędników europejskich, my przyjechaliśmy się upominać o międzynarodowej opinii publicznej. Tak jak w czasach bolszewizmu, solidarność międzynarodowa, solidarność Europy z Polską pozwoliła nam walczyć, pomagała nam w tej walce o wolność i suwerenność. Nie do końca udało się nam ją niestety wywalczyć. Tak dzisiaj przyjeżdżamy domagać się, prosić o tą solidarność, opinię publiczną, międzynarodową i żądać, szczególnie od posłów partii rządzącej, partii okupującej Polskę, żądać zrealizowania naszych podstawowych praw. Co? Może będzie je widać, okej. Ten? Nie czekamy. Jest tam klucza do śmieci. Nie, a tu mam przez trochę inny. Może znajdziesz kogoś do okej, dobra. Przyjacielu, nie mogę się dostać do was. Nikt by nie chciał działać przez was. Ciebie szukałem. Nie udało się niestety. Jeśli pojawią się przedstawiciele Gdańskiej Solidarności, autobus Gdańskiej Solidarności, bardzo prosimy o kontakt. Wiemy, że mają kije do transparentów, nam wiozą, więc ten kontakt jest bardzo potrzebny. No, dobra. Kiedy jeszcze pani zrobiła zdjęcie? Oczywiście, tylko proszę mi powiedzieć, czy powstrzymać. Nie oddamy wam telewizji 2. 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 Tak się życzę, żeby wam. No a poseł gdzie? Andrzej, bliżej chodź. A poseł chodź. Gdzie? No chodź bliżej. Tutaj piękna jest. Takie miejsce, taki kraj, nasz pętek świata, nasz biedny raj, jest takie miejsce.
jest takie miejsce.